Podlasia wygra te wybory, będzie, żeby było, Prawo i Sprawiedliwość. Zwyciężymy? Zwyciężymy! 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 To jest ta piękna, pozytywna, uśmiechnięta Polska i za te uśmiechy, za tą energię serdecznie Państwu dziękuję. Wierzę w to zwycięstwo równie mocno jak Państwo. Szanowni Państwo, to Prawo i Sprawiedliwość stawia na rozwój, stawia na nowoczesność, stawia na to, aby tworzyć dla polskich obywateli perspektywy, aby realizowali tutaj właśnie w naszym kraju swoje marzenia, ale również to Prawo i Sprawiedliwość jest tym ugrupowaniem, dla którego historia, kultura i wzmacnianie tożsamości narodowej jest niezwykle istotne. I jednym z wyznaczników tejże tożsamości jest nasz hymn państwowy, którego również i dzisiaj podczas tego spotkania nie może zabraknąć. A więc do hymnu. Tak, tak, zwyciężymy, dokładnie tak! Zwyciężymy! I właśnie dlatego, szanowni Państwo, nie mogło nas tutaj w Białymstoku zabraknąć. Cieszę się, że Państwo jesteście tak energicznie naładowani i nas motywujecie do tego zwycięstwa. Można spocząć na chwil kilka. Szanowni Państwo, nie mogło nas właśnie tutaj na Podlasiu zabraknąć, bo tak jak powiedział nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, chcemy na tym naszym kampanijnym szlaku, zwłaszcza w tym ostatnim momencie przed wyborami, przemierzyć wszystkie województwa, szanowni Państwo. Dzisiaj jesteśmy na Podlasiu, za moment będziemy również na Lubelszczyźnie, ale jesteśmy w każdym regionie, ponieważ dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości nie ma Polski A i B, bo dla nas Polska jest jedna. Polska jest jedna, dokładnie tak. I tą polityką, którą przez lata
prowadziliśmy, udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie wyrównywać szanse i wspierać te regiony, które przez lata były przez rządzących pomijane. Dzisiaj na przykład, w taki szczególny dzień, rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim ogłosił kolejne rozstrzygnięcie Polskiego Ładu i to są kolejne środki rządowe dla wielu polskich gmin, powiatów, województw, które mają służyć wsparciu naszych lokalnych społeczności. A szanowni państwo, to wszystko z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! No właśnie, z miłości do Polski się tutaj gromadzimy w Białymstoku. Tak jak powiedziałem, ważny jest program, ważne są konkretne zobowiązania, które potem będą przeradzały się w czyn, ale równie ważne w Prawie i Sprawiedliwości jest to, kto należy do Prawa i Sprawiedliwości, kto tworzy grupę i drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj taka mocna drużyna w Białymstoku jest tutaj obecna. Drużyna, która zabiega o państwa wsparcie, o państwa głosy. Dlatego już teraz chciałbym, abyście powitali ich mocnymi brawami. Brawa, brawa, tak, tak, proszę państwa, bo oto teraz rozpoczynamy prezentację naszych kandydatów. Kandydatów w okręgu numer 24 w Białymstoku. I tak, z miejsca 28 kandyduje Sebastian Łukaszewicz. Ogromne brawa. Miejsce 27, Henryk Boguszewski. Na miejscu 26, Katarzyna Zimieniuk. Na miejscu 25, Łukasz Siekierko. Na miejscu 24, Klaudia Pruszyńska. Miejsce 23, Ewelina Piotrowska. Miejsce 22, Rafał Supiński. Na miejscu 21 Wioletta Mrozkowiak. Miejsce 20 Edyta Marchelska-Groszfeld. Na miejscu 19 Jan Perkowski. Na miejscu 18 Henryk Dębowski. Miejsce 17 Urszula Jabłońska. Miejsce 16 Piotr Modzelewski. Na miejscu 15 Adam Sekściński. Na miejscu 14 Alicja Klimiuk. Z miejsca 13 Małgorzata Mitura. Miejsce 12 Tomasz Jesiecki. Miejsce 11 Paweł Wnukowski. Miejsce 10 Mieczysław Baszko. Miejsce 9 Kazimierz Gwiazdowski. Miejsce numer 8 Lucja Niemierowicz. Miejsce numer 7 Michał Wiśniewski. Miejsce numer 6 Dariusz Piątkowski. Z miejsca 5 Jarosław Zieliński. Miejsce numer 4 Bogumiła Olbryś. Z trójki Adam Andruszkiewicz. Miejsce numer 2 Jacek Bogucki. I miejsce pierwsze Jacek Sasin. Ogromne brawa, to biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Okręg Białystok. Mocni kandydaci, od lat zaangażowani w sprawy regionu. Tak, tak, nasi kandydaci do polskiego Sejmu, ale szanowni państwo, trwają również wybory do Senatu i w okręgu 59 kandyduje Marek Komorowski. Okręg 60 Mariusz Gromko. I okręg 61 Anna Bogucka. I to już nasz komplet, kompletna drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie uczciwi, zaufani, którzy od lat budują potencjał tego regionu i całego Podlasia. Ogromne brawa! Z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! I od lat, z miłości do Polski, ciężko pracuje i służy naszej ojczyźnie. Nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, który jest dzisiaj wśród nas. Panie premierze, zapraszam do nas! Tak, tak, to on skutecznie nas prowadzi do tych licznych, wielokrotnych zwycięstw. Tak tworzy się historia, ona może być również naszym udziałem i teraz. 15 października, pan premier Jarosław Kaczyński w Białymstoku. Dziękuję, proszę państwa. Szanowni państwo, no cieszę się bardzo, że tu jestem. Cieszę się bardzo, że jestem w tym miejscu
dla mnie szczególnym, bo i to miasto jest dla mnie szczególne, bo tu pracowałem przez kilka lat, wiele, wiele lat temu, ale pracowałem, bywałem stale, działałem także tutaj. Wreszcie tutaj przez lata szefem Porozumienia Centrum, a później Prawa i Sprawiedliwości był Krzysztof Putra, a to on w wielkiej mierze przyczynił się do budowy tego gmachu. I dlatego brawo. Trzeba go rzeczywiście pamiętać, bo naprawdę to była wybitna postać, nie tylko w wymiarze tego regionu Podlasia, ale także znacznie szerzej. Zresztą przez wiele lat, kiedy byliśmy w opozycji, wicemarszałek Sejmu. Ale musimy przejść do tych spraw, które mamy dzisiaj, do spraw wyborczych. Do tego, co jest związane z tą szczególną sytuacją, to znaczy, że z jednej strony jest nasz obóz, obóz patriotyczny, obóz, który odwołuje się do miłości do Polski, a z drugiej strony jest taki bardzo szczególny przeciwnik. Bardzo szczególny przeciwnik, który różne rzeczy mówi, ale ma cechy, których Polska powinna się obawiać. To znaczy powinna się obawiać ich rządów, ich ewentualnego zwycięstwa. Zacznę może od takiego niebezpieczeństwa, o którym mówi się rzadziej. Ale teraz, kiedy wybory już bardzo blisko, trzeba o nim mówić coraz częściej. Oni aspirują do władzy. Tylko jeżeli by się przyjrzeć temu ewentualnemu, nie daj Panie Boże, ich rządowi, to on by się składał co najmniej z 11 partii. Tak, bo przecież jeśli spojrzeć na KO, Koalicję Obywatelską, to tam jest Platforma Obywatelska, jest Nowoczesna, jest Koalicja Polska i są Zieloni, a więc 4 partie. Jeżeli spojrzeć na PSL i Polskę 2050, no to są 2 partie, ale tam są jeszcze 2 mniejsze, takie mini partie, to znaczy Koalicja Europejskich Demokratów i Centrum dla Polski, kiedyś konserwatyści Wiernackiego. No i jeżeli spojrzeć na SLD, to znaczy na lewicę, no dzisiaj to trzeba powiedzieć lewica, to mamy nową lewicę, mamy Razem, mamy Unię Pracy, mamy PPS, no i mamy SDPL. Czyli krótko mówiąc, mamy 5 partii, Razem 11, jak dodać te 2 malutkie, to 13. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Tam nie ma co jeść, proszę Państwa. To będzie nieustanna kłótnia, to będzie starcie grup, to będzie starcie indywidualności, to będzie chór ambicjonerów, bo przecież tam w niektórych tych partiach jest po 2 szefów, bo tacy są ambitni, że jednego nie są w stanie wyłonić. A zastępców, to na przykład na lewicy, to jest, ja już nie potrafię policzyć. Więc jak to wszystko się razem zbierze i będzie chciało rządzić, to nawet gdyby oni mieli dobre chęci, dobre programy, a nie mają ani dobrych chęci, ani dobrych programów, to naprawdę byłoby fatalnie po prostu źle. Naprawdę to jest takie zło, które będzie w każdej sytuacji. Nawet gdyby nie było wojny, nie było kryzysów, no ale jak szanowni Państwo, mamy obok siebie wojnę, jeżeli mamy mnóstwo różnych zagrożeń, no to to już jest zupełnie fatalne. Zupełnie nie do przyjęcia. Ja bym chciał to powiedzieć, ale najpierw powiem jeszcze coś więcej. Bo dzisiaj nam jest potrzebny rząd, który jest stabilny, sprawdzony, który ma dorobek, który potrafi sobie dać radę z kryzysami. No takim rządem może być tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko on ma takie cechy. Takie doświadczenie właśnie został już sprawdzony.
No i ten rząd będzie chciał i potrafił współpracować z prezydentem i innymi instytucjami państwowymi, które są poza rządem, niezależne od rządu. Tak jak w każdym systemie demokratycznym. Natomiast tamci, mało tego, że sami są ogromnie niespójną grupą, to jeszcze do tego chcą wojować z prezydentem. No już Tusk powiedział, że panu prezydentowi rura zmięknie. No zobaczymy, komu zmięknie. Panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli do tego jeszcze kobietę, chcą siłą wyprowadzać z tego Trybunału. Silni mężczyźni tam mają przyjść. No i też silni mężczyźni, bo to chodzi o mężczyznę, więc może trochę to jest mniej kompromitujące, ale też straszliwie kompromitujące, mają przyjść do Banku Narodowego i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, jedna wielka awantura. Jedna wielka awantura, bo to do tego dochodzi jeszcze ta chęć zemsty. To naprawdę będzie dla Polski straszliwe nieszczęście. Musicie o tym pamiętać. Ten chaos, ta awantura, którą oni zapowiadają, ten język, którym się posługują, to wszystko zwiastuje jak najgorzej. Jak najgorzej dla Polski. I wiedzmy o tym, bo to już jest kwestia nie ideologii, nie nawet jakichś zewnętrznych poglądów, tylko po prostu tego, co tkwi w samej konstrukcji, w samym charakterze tego dziwnego zbioru różnych formacji, które się dzisiaj nam próbują przeciwstawić. A do tego dochodzi jeszcze także i Konfederacja. No ona co prawda twierdzi, że takiego sojuszu to właściwie to by nie chciała, jakiś rząd techniczny to może, no ale no to już jest po prostu połączenie wody z ogniem. I do tego warto, i tu przechodzę do drugiego tematu, bo ten człowiek jest tematem samym w sobie. To jest Donald Tusk. Otóż pamiętajcie Państwo, każdy głos na opozycję, także na Konfederację, to w istocie jest głos na Donalda Tuska jako premiera. I teraz trzeba zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Po co właściwie Donald Tusk wrócił do Polski? Ja mówiłem na konwencji naszej partii, że jest coś takiego jak system Tuska. No tak najkrócej mówiąc, to on tutaj wraca po to, żeby ten system przywrócić. A więc no, punkt pierwszy tego przywracania, no to jest to, żeby w Polsce decyzje zapadały poza naszym krajem. Bruksela, ale to w istocie Berlin, no i może Moskwa, jak ta wojna się jakoś zakończy, bo Niemcy przecież dążą do powrotu do tych starych relacji z Moskwą. I to jest ta pierwsza sprawa, dla której on tutaj wraca. Ta najbardziej podstawowa, elementarna. No z niej wynika wprost druga. Mamy zrezygnować z reparacji. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na rzecz następującą. Otóż rezygnacja z reparacji to nie jest tylko rezygnacja z wielkich należących się nam sum. Przeszło 6 bilionów 300 miliardów złotych. Czyli 6 tysięcy miliardów i jeszcze 300 miliardów. To jest rezygnacja także z godności. Bo oni płacą wszystkim. Płacą krajom afrykańskim za sprawy jeszcze sprzed I wojny światowej, jeszcze nawet z XIX wieku. Francuzom przestali płacić odszkodowania za I wojnę światową dopiero kilka lat temu, czyli po wielu dziesięcioleciach, a Polakom nie. Polakom jakieś tam ochłapki, jakaś tam fundacja, pojednanie i tak dalej, to było w śmiechu warte w stosunku do tego, co tutaj w Polsce się działo. I dlatego też warto na to zwrócić uwagę. No, oczywiście ten powrót musi oznaczać także kompromis z tymi, na których się opierał poprzednio i którym pozwalał Polskę rozgrabiać. Rozgrabiać polskie finanse publiczne. Więc trzeba po prostu powrócić do tych mafii VAT-owskich, tych innych mafii, do tego wielkiego rozgrabiania. Co będzie uderzeniem
w możliwości państwa, więc to jest oczywiste. Wreszcie to jest powrót do prywatyzacji mienia państwowego. To jest z jednej strony to liberalne szaleństwo polityczne, ale to jest tutaj drugorzędne. To jest przede wszystkim kwestia interesów, bo kto najczęściej tutaj to kupuje? No najczęściej kupują to po prostu Niemcy, te najważniejsze rzeczy. Oczywiście także i inne kraje i generalnie my nie mamy nic przeciwko inwestycjom zagranicznym, tylko pod jednym warunkiem, że albo to jest tak zwana budowa na pniu, jak teraz na przykład te wielkie inwestycje, takie super nowoczesne, które zostały ostatnio, można powiedzieć, doprowadzone już do finału, nie w sensie wybudowania, tylko w sensie planu wybudowania wielkich fabryk, które funkcjonują w tej dzisiaj najnowocześniejszej części przemysłu. Ale chodzi o sprzedawanie bardzo często po prostu rynków. To znaczy sprzedaje się zakład, zakład się szybko zamyka, a rynek jest dla produkcji w tym wypadku z Niemiec albo z jakiegoś innego kraju, bo inne kraje też to robią, kapitał z innych krajów, ale przede wszystkim chodzi tutaj o Niemcy. No, to jest także, proszę Państwa, powrót do tego wieku emerytalnego, który już raz został ustalony. To jest kolejne zadanie. No przecież Merkel to zleciła, no to musi tak być, prawda? Jak Niemcy kazali, to musi tak być. To jest, proszę Państwa, część tego niemieckiego porządku, który Tusk zachwalał tak bardzo w czasie jednego z tych wystąpień. No i wreszcie, żeby to wszystko jakoś mogło funkcjonować, to trzeba w Polsce zrobić parę różnych rzeczy. Nie o wszystkich będę mówił, bo to mówiłbym zbyt długo, ale na pewno trzeba skłócić trwale i podzielić społeczeństwo. Na tych, znowu, którzy nie mają praw, on to kiedyś określił w ten sposób, że to są ci w moherowych beretach, że przez nich wybrana władza to jest władza nieważna. I ostatnio też różne rzeczy unieważniał, bo przecież wybrali nie ci, którym on przyznaje prawa. Prawa mają tylko ci, którzy jego popierają. Ale to jest także podział regionalny. No, Polska A, Polska B. To jest ta koncepcja polaryzacyjno-dyfuzyjna, czyli wielkie miasta, później dopiero rozwój, to się nigdzie na świecie nie udało. To jest podział metrykalny, prawda, zabierz babci dowód. To jest także podział społeczny na zasadzie z jednej strony ci wykształceni młodzi, bo tutaj dochodzi akurat w tym wypadku, miesza się także w to podział metrykalny z wielkich miast, a z drugiej strony ci właśnie niewykształceni, już nie młodzi, krótko mówiąc ci, którzy żadnych praw nie mają. Ale oczywiście tych podziałów można by tu wymienić jeszcze dużo więcej. Te podziały są potrzebne, bo społeczeństwo podzielone jest społeczeństwem słabszym. Można do niego kierować różne komunikaty, można go oszukiwać, bo przecież w tej chwili to oszustwo trwa na gigantyczną po prostu skalę. Cała ta operacja polityczna i z lat 5-7 zakończona jej zwycięstwem i z tych ostatnich 8 lat, mam nadzieję, że tym razem się im nie uda, oparta jest na gigantycznym kłamstwie, na opisywaniu rzeczywistości zupełnie inaczej niż ona naprawdę wygląda. I to nas, szanowni państwo, prowadzi do takiego nie tyle pytania, co w tym wypadku jakby stwierdzenia. Pytanie może paść na końcu. O co w gruncie rzeczy chodzi w tych wyborach? Jaka jest stawka tych wyborów? No po pierwsze to jest to, o czym wspomniałem. Gdzie będą zapadały decyzje? Czy to będzie tak, że będą silne Niemcy i silna Moskwa w Polsce, czy silna Polska w Europie? To jest ta pierwsza stawka, bardzo, bardzo ważna. No, druga sprawa to jest to, czy będziemy bezpieczni. Otóż no, naszym hasłem jest bezpieczna przyszłość Polaków. Ale bezpieczna przyszłość Polaków
To znaczy z jednej strony ta przyszłość w relacjach międzynarodowych, które dzisiaj niestety przybrały tą najgorszą formę. W jednym na razie wypadku, ale takich wypadków może być dużo więcej, bo Rosja ma ogromne ambicje imperialne. To chodzi po prostu o wojnę. A wiadomo, chcesz pokoju, szykuj wojnę. Musimy się zbroić. Musimy być silni, bardzo silni. No, oni z całą pewnością albo nie będą chcieli się zbroić, albo nawet gdyby chcieli, to bardzo wątpię, to nie będą mieli za co, bo to, co już planują, żeby zrobić, co muszą zrobić, bo takie mają zobowiązania, to uniemożliwia, bo na zbrojenia trzeba mieć po prostu pieniądze. A oni do tego jeszcze chcą nas skłócić ze Stanami Zjednoczonymi, no bo oni chcą wyprzeć Stany Zjednoczone z Europy. Że to jest szczególnie dzisiaj pomysł jakiś zupełnie szaleńczy wobec polityki rosyjskiej, no jest szaleńczy, no ale ta cała polityka jest przecież w gruncie rzeczy szaleńcza. I to jest to bezpieczeństwo militarne, bo żeby być bezpieczni, to musimy być sami bardzo silni, bo kto się sam nie jest w stanie bronić, tego inni też nie bronią. Jakby Ukraińcy się nie bronili, dali się szybko pokonać, to dzisiaj byłby jakiś tam dyplomatyczny problem z Ukrainą. Ale poza tym nic więcej. Po prostu już by ją tam Rosjanie w tej chwili likwidowali, mordowaliby te elity ukraińskie, wierne idei państwa ukraińskiego, no a innych tam jakoś próbowali wciągnąć w ten ruski mir. To było przecież przygotowane. Po to FSB wkraczało na terytorium Ukrainy, po to wkraczała tam ta Mosgwardia. Przecież to były wszystkie jednostki o charakterze pacyfikacyjnym. Miały pacyfikować po zajęciu Ukrainy, ją pacyfikować. To na szczęście to wszystko się inaczej ułożyło, chociaż ta wojna trwa i jest bardzo trudna. Ale pamiętajcie, gdyby Rosjanie doszli do wniosku, że Polska jest rozbrojona moralnie i rozbrojona także, jeżeli chodzi o te kwestie militarne, to pójdą tutaj z całą pewnością. Nie miejcie do tego żadnych wątpliwości. A oni tak właśnie będą prowadzili politykę, żeby Polska była i słaba moralnie, i słaba pod względem militarnym. I wreszcie, proszę Państwa, jest kolejne bardzo ważne pytanie. Czy Polska ma być krajem życzliwym obywatelom, takim, które prowadzi wielką politykę socjalną, takim, które dba o to, żeby była też i polityka gospodarcza, która ogranicza, eliminuje w gruncie rzeczy bezrobocie, w każdym razie jako szersze zjawisko społeczne, która prowadzi do jakiegoś stałego, czasem szybszego, czasem wolniejszego, tak to jest w ekonomii rynkowej, wzrostu i to nawet w czasie kryzysów, czy też będziemy mieli Polskę bezrobocia, Polskę, w której będzie się żyło gorzej, poza może wąską grupą, poza wąskimi, w cudzysłowie, elitami. I wszystkie te zdobycze ostatnich 8 lat, a także to wszystko, co uzyskaliśmy przedtem, bo przecież nie twierdzę, że nic się w ogóle nie udało przedtem uzyskać, to wszystko będzie się cofało. Ta koncepcja, którą reprezentuje Tusk, to jest właśnie taka koncepcja i dlatego taka Polska nie będzie ludziom życzliwa. I to też jest kwestia i możliwości, i interesów, ale to jest także kwestia ideologii. No, niektórzy głoszą ją dzisiaj zupełnie wprost. No, kto sobie daje radę, to ten może mieć dobrze, a inni trudno, nie dają sobie rady. Tylko pamiętajcie, że to prowadzi z jednej strony do biedy wielkiej części społeczeństwa, do degradacji. To się przenosi z pokolenia na pokolenie. Ten, który sobie dał radę, może mieć, przepraszam, że tak mówię, ale głupie dzieci, ale one też będą sobie dawały radę.
a ten drugi, biedniejszy, może mieć dzieci zdolne, mądre, tylko że one nie będą miały żadnych szans. Cały ten mechanizm postępu społecznego, postępu gospodarczego, postępu intelektualnego jest w ten sposób zachwiany. To uniemożliwia to wszystko, co jest dzisiaj naszą wielką szansą. I dlatego to jest naprawdę ogromne zagrożenie. Oczywiście w ramach tej nieżyczliwości, tej koncepcji liberalnej, jeszcze raz to powtarzam, wiek emerytalny z całą pewnością zostanie z powrotem podwyższony. Takie są wymogi Unii Europejskiej. No, bezpośrednim egzekutorem tych wymogów, jak wiadomo, są Niemcy. I tak wygląda, tak w wielkim zarysie, w wielkim skrócie, już pomijając pewne kwestie, które dzisiaj stoją już w Unii Europejskiej, ale nie te związane z relokacją. Bo ja może tego słowa nie użyłem, ale pamiętajcie, że to niebezpieczeństwo dotyczy także spraw wewnętrznych, to znaczy oni się na pewno zgodzą na relokację, a relokacja wygląda w ten sposób, że każda gmina dostaje przydział. To już przecież próbowano w 2015 roku planować, już wiceminister Huskowski już wydawał odpowiednie dyrektywy. Niech nikt nie sądzi, także jeśli mieszka gdzieś na prowincji głębiej, że tego uniknie. Nie, te niebezpieczeństwa będą wszędzie. Też o tym trzeba tutaj pamiętać. Taki jest dzisiaj, proszę Państwa, wybór, jeżeli chodzi o to, co stanie się 15 października. I pamiętajcie Państwo, że to wszystko dzieje się w specyficznym kontekście. Otóż te 8 lat pokazały jedno. Polska bez obcych rad, bez narzucania nam czegoś z zewnątrz, bez obcych doradców, którzy tutaj przepijali, można powiedzieć, swoje garze za doradzanie w hotelu Marriott, tak było w latach 90., potrafiła się naprawdę mimo ciężkich kryzysów znakomicie rozwijać. 34% wzrostu PKB w ciągu tych 8 lat. No, wydaje się, że nie taki świetny wynik, ale jak na te czasy, na COVID, na wojnę, na putinflację, to naprawdę bardzo dobry. A pamiętajcie, że od 6 miesięcy ceny w gruncie rzeczy już nie rosną, a rok do roku, bo takie jest obliczenie przedstawiane, co miesiąc, no spadły już do niewielu powyżej 8%. I można sądzić, że chociaż to może być proces dość skomplikowany, to dalej będzie to spadać i w przyszłym roku już tego nie będzie. I myśmy to uzyskali bez zmniejszania PKB i bez zwiększania bezrobocia. I o tym mówiłem, proszę Państwa, na jesieni zeszłego roku. Mówiłem wtedy, prowadzimy w sposób celowy taką politykę, bo ciągle na nas wrzeszczeli, że powinniśmy ostro przykręcać śrubę. Jakbyśmy przykręcili, to byśmy mieli dużo większe bezrobocie i PKB by nam spadało. I później byśmy musieli to nadrabiać, bo to się zaczyna takie samo napędzające się koło. To jakby kręci się do tyłu. Myśmy do tego nie doprowadzili, a inflacji i tak w przyszłym roku jakiejś poważnej, takiej odczuwalnej, już prawie na pewno, chyba żeby się coś nowego na świecie wydarzyło, nie będzie. A więc jesteśmy w stanie tutaj sobie dać radę i jesteśmy w stanie zmienić te uzyskane już 80% przeciętnej Unii Europejskiej. Nigdy w dziejach Polski takiego wyniku nie było. Jesteśmy najwyżej w ciągu tysiąclecia. W ciągu najbliższych 8-10 lat zmienić 100% w dogonienie Anglii i Francji, bo to są mniej więcej dzisiaj kraje na tym poziomie. I otworzyć sobie drogę, żeby w ciągu kolejnych kilku lat dogonić bogatsze od tych dwóch krajów Niemcy. Po drodze jeszcze jest Finlandia, a później zacząć już gonić nawet tych najbogatszych, jak Holandia czy Dania, czy Austria, czy Szwecja, czyli te kraje, które są bogatsze od Niemiec.
To jest, proszę Państwa, nasza szansa. To się wydawało wielu pokoleniom Polaków, także mojemu pokoleniu już dzisiaj zaawansowanemu wiekiem, niemożliwe. No tego nie dożyjemy. No oczywiście nikt nie wie, ile będzie żył, szczególnie jak już trochę lat ma. Ale daj Boże, proszę Państwa, że nawet i moje pokolenie, to już 70-paroletnie, tego dożyje. Daj Boże. Ale musimy pamiętać też i o średnim pokoleniu, o młodym pokoleniu, o najmłodszym pokoleniu. Ono, jeżeli zachowamy władzę, dożyje tego, jeśli, powtarzam, nie będzie jakiejś katastrofy o skali światowej, z całą pewnością. I to będzie, szanowni Państwo, naprawdę sukces na miarę tysiąclecia. I jeśli mam o coś apelować, to apeluję o jedno. Proszę namawiać wszystkich, żeby szli na wybory, bo jest wielu niezdecydowanych. Każdy może tutaj coś działać. Proszę namawiać, żeby szli, żeby na nas głosowali. Ja przypominam, to lista numer 4, ale żeby nie uchylali się także od udziału w referendum, bo to są bardzo ważne pytania. Jeżeli będzie odpowiednia frekwencja, przeszło 50%, to wtedy będzie to już nie do cofnięcia, no chyba, że byłoby nowe referendum. A tam jest między innymi, to na pierwszym miejscu, relokacja. Szanowni Państwo, tu musimy głosować 4 razy nie. 4 razy nie, proszę Państwa. Bo można powiedzieć, że w tych pytaniach są zawarte, no nie wprost, niekiedy trzeba to zinterpretować, właściwie wszystkie te najważniejsze polskie problemy, o których mówiłem. I dlatego ten udział w referendum jest też niezwykle ważny. Proszę do tego przekonywać, a jeśli chodzi o Państwa kandydatów i tych wszystkich, którzy bezpośrednio ich wspierają, to proszę o walkę do północy w piątek. Do północy w piątek. Do ostatniej chwili. Musimy walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć. Bo to jest droga do tego, żeby po raz trzeci zwyciężyć i żeby ta jasna droga przyszłości naszego kraju, naszego narodu, naszego państwa została ostatecznie otwarta. Idziemy nią, powtarzam, już 8 lat wśród różnych trudności. Może te następne będą pod tym względem lepsze. Będziemy mogli wtedy iść jeszcze szybciej. Naprawdę się opłaca. Naprawdę się opłaca doprowadzić do tego, by ci, którzy chcą, by Polska była krajem trwale zdegradowanym, takim gorszym, żeby wmawiać w Polaków, że są gorsi, żeby ci przegrali, żeby raz na zawsze zeszli z polskiej sceny. Bo szkodzą, straszliwie szkodzą. I to jest, proszę Państwa... Zwyciężymy! 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 Tak, proszę Państwa, zwyciężymy! Tak, pracując do końca, walcząc do końca, zwyciężymy. Dziękuję Państwu. Białystok, zwyciężymy? Zwyciężymy. Rozwijamy Polskę, idziemy do przodu pod kierunkiem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. A to wszystko z miłości do? Polski! Z miłości do? Polski! Z miłości do? Polski! Z
miłości do Polski zjednoczmy się pod biało-czerwonym sztandarem i sztandarem Prawa i Sprawiedliwości. Pójdźmy na wybory 15 października i zagłosujmy na naszych wspaniałych kandydatów z Podlasia. Tutaj właśnie angażujmy się w ich kampanię, poprzyjmy ich kandydatury, bo tylko oni są gwarantem tego, że sprawy Polski będą szły w dobrym, bezpiecznym kierunku, w kierunku bezpiecznej przyszłości Polski. Zwyciężymy? Zwyciężymy! Powiedzmy to całej Polsce! Zwyciężymy! Wspaniała atmosfera na Podlasiu, to sobotnie południe, ale my dnia nie kończymy. Już za kilka godzin spotykamy się na Lubelszczyźnie, proszę Państwa, i o tym właśnie dzisiaj przez cały dzień będziemy mówili w kolejnym regionie, o tym, co jest stawką tych wyborów, dlaczego trzeba pójść na te wybory, trzeba mobilizować również tych, którzy być może jeszcze mają jakieś wątpliwości i przekonywać do tego, aby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko my jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczną przyszłość, stabilną przyszłość Polaków. Nie chaos, nie awantura, nie przepychanki, nie zrzucanie odpowiedzialności, bo to nas czeka, jeżeli Państwo będziecie głosowali na którąkolwiek z partii opozycyjnych. Ależ emocje w Białymstoku, może biało-czerwonych flag? Tak, tak, pracujemy do ostatnich godzin. Ostatnie kilka dni, już za 8 dni pójdziemy do urn wyborczych, ale do piątku pracujemy do północy. Zachęcamy wszystkich, aby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To my wszyscy tworzymy wspaniały biało-czerwony sztab Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia na naszym kampanijnym szlaku.